LPL to najciekawsza liga świata. Co do tego nie masz żadnych wątpliwości. 17 zespołów, mechaniczna czołówka globu i zagrania warte okrzyków zachwytu lub budzące największe wątpliwości. Naprawdę, zaufajcie mi. W tym wszystkim w 2020 zdefiniowaliśmy kilku najważniejszych aktorów chińskiej sceny, lecz to nie oni rozdawali karty w 2021. W pierwszych tygodniach zachwyciliśmy się chociażby przebudowanym Team WE, które pokazało się świetnie z Beishangiem na czele. Sprawy szybko nabrały jednak tempa, a w walce o pierwsze lokaty zobaczyliśmy również FPX, Edward Gaming, Rare Atom oraz Royal Never Give Up. Pod koniec sezonu Rare Atom mocno odpadło od peletonu, do którego wdarł się Knight i Top Esports oraz ulubieńcy polskiej publiczności, JD Gaming. Finalnie w sezonie regularnym ukoronowaliśmy RNG, na plecach którego czuć było oddech EDG. Prześledzić chińskie playoffy nie jest łatwo. Lecz w walce rundy czwartej zobaczyliśmy RNG, FPX, EDG i TES. Faworytem wydawała się ekipa DoinB, która rozgromiła wcześniej Rare Atom oraz JD Gaming. Ich następnym przeciwnikiem miało być Royal Never Give Up, lecz FPX zaserwowało rywalom kompletny knockout 3-0. W tym samym czasie Edward Gaming zmiótł z planszy Top Esports. To oznaczało, że jeden z weteranów chińskiej środkowej alei grający na topie na skutek nieudanych transferów, Xiaohu, zmierzy się z młodą gwiazdą Mida, Knightem. Pojedynek był bardzo zacięty, lecz ostatecznie to RNG udało się przeżyć pierwsze spotkanie w drabince przegranych. Następnym rywalem było pokonane przez FPX EDG i znowu wydawało się, że faworytem nie będzie zespół Xiaohu, ale tak jak i ostatnio, RNG utrzymało się przy życiu. Ostatnim wyzwaniem miał więc być rywal, który poprzednim razem nie zostawił na byłej ekipie Uziego suchej nitki. Finał okazał się jednak zupełnym zaprzeczeniem predykcji ekspertów i oczekiwań fanów. RNG weszło na Rift pewne siebie i gotowe na strategię banów i gry dookoła górnej części mapy FPX. Mimo wieloletniego stażu na środku, Xiaohu okazał się świeży jak nigdy jako top laner, a wisienką na torcie był zapierający dech w piersiach pentakill od Gali. Wiosenny finał LPL zakończył się wynikiem 3-1 dla RNG, które w każdym z ostatnich spotkań skazywane było na porażkę. Następnym krokiem na mapie sukcesów dla Xiaohu i spółki miało być MSI. Zespół zameldował się na Islandii w odchudzonej o Wietnam grupie, gdzie zaliczył łatwy sukces. Ani Pentanet GG, ani Unicorns of Love nie udało się pokonać Chińczyków ani razu. W następnej fazie turnieju, Rumble, zespół zajął drugie miejsce po porażkach na Mad Lions, PSG Talon oraz Cloud9. Co ciekawe, pierwsza lokata należała do Damon Kia, któremu jednak z reprezentantami LPL nie udało się zwyciężyć. Chwilę później ekipy z Azji spotkały się w finale turnieju, do którego RNG zameldowało się po całkiem łatwym starciu na PSG Talon, wygranym 3-1. Koreańczycy nie byli jednak tak spolegliwym rywalem i mimo gorszej formy postawili bardzo duży opór. Mimo tego w budowanej przez Xiaohu legendzie nie było miejsca na porażki. RNG pokonało Mistrzów Świata 3-2, a nowo mianowany top laner stał się jedynym w historii graczem, który zaliczył międzynarodowy sukces na dwóch pozycjach. Lato w LPL nie różniło się znacząco od wiosny. Na szczycie dalej FPX, EDG, RNG i TES. Do tego warto doliczyć Rare Atom, które po szybkiej wpadce w zeszłych playoffach przerodziło się w solidną ekipę. W tle majaczyły nam Team W i LNG, czy reprezentant Chin na poprzednich Worlds, Suning Gaming. Playoffy po raz kolejny przyszykowały nam kilka niespodzianek. Pierwszą z nich była szybka porażka RNG, które odpadło tak prędko, że nie czekała ich nawet drabinka przegranych. Autor zaskakującego zwycięstwa, LNG, został szybko pokarany przez FPX, po to by chwilę później dostać łupnia także od Edward Gaming. Ci drudzy ponieśli szokującą porażkę z rąk Team WE, lecz po zwycięstwie z LNG, Viper i spółka zemścili się na rywalach miażdżąc ich 3-0. To oznaczało, że w finale, do którego po raz kolejny szybko dostało się FPX, dołączyło właśnie Edward Gaming. Podobnie jak na wiosnę, tak i tym razem DoinB i spółka byli faworytami. Ale tak jak poprzednio, to nie faworyt miał finał zwyciężyć. Edward Gaming powtórzyło sukces RNG, pokonując rywali 3-1, a Viper swoim występem rzucił wyzwanie całemu światu strzelców. To, co tam wyczyniał, było niesamowite. Chiny na Worlds wysłały więc FPX z punktów oraz EDG za wygraną w lato. W kwalifikacjach regionalnych zobaczyliśmy Team WE i RNG walczące o miejsce w fazie grupowej, gdzie finalnie zameldował się Xiaohu i spółka po łatwym 3-0. WE dostało więc kolejną szansę w pojedynku na wygranego meczu między Rare Atom a hitem lata, LNG. I to właśnie ci drudzy dostali się do najważniejszego spotkania, które czekało na nich w rodzimych rozgrywkach w 2021. Z Viperem już zakwalifikowanym na Mistrzostwa Świata wydawało się, że scenariusz nie może być inny niż wysłanie Tarzana, by dołączył do swojego byłego kolegi z drużyny. I faktycznie, LNG pokazało się znacznie lepiej, zgarniając ostatnie miejsce na Worlds z LPL.
Chińska reprezentacja przyjeżdża na Mistrzostwa Świata jako faworyci. FPX i EDG to ekipy, które zaprezentowały niesamowity poziom. RNG jest tematem mniej pewnym, ale tytuł z MSI pokazuje potencjał, który należy szanować. Największą niewiadomą będzie LNG, lecz to ekipa, która może się okazać czarnym koniem, podobnie jak Suning Gaming w 2020.